Skoro żartujemy, to mogę powiedzieć, ale też bardzo poważnie i z pełną powagą, że oboje z Mateuszem jesteśmy pomazańcami Jarosława Kaczyńskiego, bo to Jarosław Kaczyński desygnował mnie, zaproponował Komitetowi Politycznemu i Prawu i Sprawiedliwości, żebym była kandydatem na premiera. I również zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu, żeby w naszym rządzie był wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze. I myślę, że na tym poziomie powinniśmy zamknąć ten temat. Bo jeżeli opozycja nie ma nic do powiedzenia na temat, uważam, bardzo nowoczesnej i dobrej zmiany, która nastąpiła w rządzie, zmiany strukturalnej, która ma właśnie doprowadzić do tego, żeby realnie gospodarka, proces rozwoju stały się tymi najważniejszymi elementami, które będą ogniskowały w tej chwili pracę rządu i zaplecza parlamentarnego. I robimy to nie dlatego, że zależy na tym Mateuszowi Morawieckiemu, czy zależy na tym Beacie Szydło, tylko zależy na tym Prawu i Sprawiedliwości, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu jako prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że chcemy, żeby Polska szybciej się rozwijała.